Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now, the Funk Soul Brother. Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now, the Funk Soul Brother. Oni mówią kim? Right about now, Funk Soul Brother. Check it out now, the Funk Soul Brother. Right about now, the Funk Soul Brother. Right about now, about now. Zwycięstwo zawsze jest przyjemne. Cieszy, że wygraliśmy tak wysoko. 3 bramki do przerwy, 3 po przerwie. Byliśmy zdecydowanie lepszą drużyną. W 100% zasłużyliśmy na zwycięstwo. Także cieszę się. Byliśmy. Może zastrzeżenia będą co do skuteczności w pierwszej połowie, bo po pierwszej połowie mógł być ciut wyższy wynik. Ale generalnie podsumowując całość, cieszy, że jest zwycięstwo, są kolejne punkty. Nie ma straconej bramki przede wszystkim również. To patrząc na ten wynik, na te 6-0, co idzie w światło, może mieć jeszcze zastrzeżenia właśnie co do tej skuteczności drużyny? Zastrzeżenia są zawsze co do gry, natomiast no, trener ma to do siebie, że zawsze się o coś czepia, prawda? Jesteśmy po to, żeby analizować gdzieś tam sobie grę i wytykać błędy, również chwalić się po bardzo fajnych zagraniach, bo niektóre zagrania mogły cieszyć oko i mogły się podobać, niektóre bramki bardzo ładne. No ale musimy gdzieś tam jeszcze poprawiać się, być skuteczniejsi, więc będziemy dążyć do tego, żeby jednak gdzieś tam na bazie tych błędów poprawić naszą grę. No chyba jednak nie, że tam nie mogę się teraz tak cofnąć do tej przeszłości, bo ich wiele było meczy, ale zdarzało się strzelać 3 bramki tutaj w GKS-ie. No jestem zadowolony z tego, że pomogłem drużynie, że na boisku dałem z siebie tyle, ile mogłem, chociaż jeszcze 6 z tych 3 bramek i 3 punktów. A bolesna czy przydatna lekcja w futbolu czwartoligowego? Myślę, że jedno i drugie. To na pewno bolesna, bo przegraliśmy aż 6-0, a na pewno przydatna, bo można wyciągnąć z tego wnioski i spróbować się odbudować na następny mecz i po prostu powiedzieć drużynie, bo myślę, że mecz ten przegrany został dzisiaj w sferze mentalnej. W sferze mentalnej, chociaż ta druga połowa, początek jej zwłaszcza, no, dawałeś jaką nadzieję, że może coś wpadnie, a na pewno nie stracicie aż tyle bramek. No rzeczywiście. Myślę, że troszeczkę ciśnienie w przerwie zeszło z chłopaków i wyglądała gra trochę lepiej. Natomiast stać moją drużynę na pewno na dużo więcej. Starałem się jak najlepiej. Tyle, ile mogłem. Chyba myślę, że dałem z siebie. No ta ostatnia bramka była właśnie taka, jak tutaj pan powiedział. To była taka wrzutka, była mosta. Ja akurat się znalazłem na linii tego z podania. Piłka wpadła do bramki. Chcemy na pewno grać o utrzymanie i na pewno musimy zmienić troszeczkę styl, bo grając tak jak dzisiaj, na pewno ten cel nie zostanie osiągnięty. Natomiast tak jak powiedziałem wcześniej, drużyna będą stać na dużo więcej i myślę, że orzeł nieboru z całym szacunkiem, to nie będzie GKS i podejście do tego meczu będzie inne. Zawsze jeżeli trener pierwszej drużyny przychodzi i prosi, informuje o tym, że będą grali zawodnicy pierwszej drużyny, no my do tego się musimy dostosować. Po to jesteśmy właśnie też między innymi, żebyśmy dali możliwość ogrywania się tym chłopcom, którzy znaczna część z nich kiedyś grała tutaj w tych rezerwach w drugiej drużynie, prawda? Byli z różnych przyczyn poza kadrą meczową, nie zagrali, bo są tylko 4 zmiany, jak wszyscy wiedzą, więc przyszli tutaj, mają jednostkę zaliczoną w postaci meczu. Myślę, że im się to bardzo przyda. Strzelili bardzo ładne bramki i niektórzy fajnie zagrali, więc to jest oczywiście w porozumieniu między trenerami ustalane wszystko. Dostosowaliśmy się, trener prosił, żeby 2 zawodnicy zagrali ciut krócej, czyli te 60 minut, więc zrobiliśmy sobie zmiany. Nasi zawodnicy wchodzący na ich miejsce zagrali 30 minut. No, to jest głównie po to, żeby pierwsza drużyna osiągała sukcesy, żeby ci zawodnicy z pierwszej drużyny mieli optymalną formę, optymalne przygotowanie. To jest właśnie ten plus, że kiedy się nie zagra w tej pierwszej drużynie, a trzeba walczyć o pierwszy skład, można wyjść właśnie w tej w drużynie rezerw, można zagrać to w pełni 90 minut, bo zawsze mecz to jest mecz.